Dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy Polaków w Wielkiej Brytanii marzy o tym, aby fund brytyjski kosztował znowu na chwilę 8 zł lub chociażby 7 zł. Znaczy się 8 zł nigdy nie kosztował, ale marzą o tym, żeby kosztował 8 zł lub 7 zł, tak jak kiedyś kosztował na chwilę, aby sprzedać tam swoje nieruchomości i wyjechać z Wielkiej Brytanii, która właściwie w znacznym części niestety prawdopodobnie będzie dokonywała degradacji, tak jak dokonuje degradacji od 10 lat przez następne 10 lat, aż im się uda jakaś transformacja, a jak się im nie uda transformacja, to będą wtedy próbowali wejść z powrotem do Unii Europejskiej, ale to wejście do Unii Europejskiej będzie obarczone wielkimi konsekwencjami dla brytyjskiej struktury gospodarki, więc prawdopodobnie jeżeli Wielka Brytania nie przetransformuje swojej gospodarki przez następne 8, 7, 9 lat będą próbowali wejść do Unii Europejskiej i następnie do Unii Europejskiej będą wchodzić 2-3 lata, ale z wielkimi konsekwencjami dla struktury swojej gospodarki, w takim kształcie, jaki jest obecnie, jaki był wcześniej, jaki jest obecnie. Zatem czy złotówka może spaść tak mocno, aby fund brytyjski kosztował 8 zł, 7 zł? Oczywiście jest to możliwe, jeżeli polska gospodarka zwyczajnie się zawali, jeżeli przesadzimy, to funt może kosztować 8 zł, jak najbardziej funt może kosztować 7 zł, ale czy jest to jakkolwiek możliwe w sytuacji, w której no, jednak gospodarka Wielkiej Brytanii cofa się, znaczy się cofa, cofa inne Gospodarki idą do przodu, a Wielka Brytania stoi w miejscu i nie jest w stanie ruszyć z buta ze względu na to, że nie ma już drukowanych funtów brytyjskich. I to, co zaraz pokażę, może mrozić krew w żyłach. Naprawdę, wielu ludziom, którzy trzymali swoje oszczędności w funtach brytyjskich przez ostatnie 10 lat i zamierzają trzymać swoje oszczędności w funtach brytyjskich przez następne 10 lat. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Fund po 8 zł to wielka, wielka, wielka niespodzianka, wielki prezent dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, bo wtedy osoba, która ma dom za 400 tysięcy funtów i te equity jest o wysokości 400 tysięcy, czyli już jest kredyt spłacony, no to 4 razy 8 to jest 2,4 miliona złotych. Wiadomo, że za 2,4 miliona złotych w Polsce może można kupić za to 10 apartamentów i żyć z wynajmu tych 10 apartamentów gdzie się właściwie chce na świecie i w Hiszpanii i w Tajlandii i w Grecji i na Cyprze i na Malcie i we Włoszech wszędzie tam gdzie dusza rzeczywistości zapragnie zatem czy jest możliwość aby fund kosztował 8 zł aby tysiące Polaków mogło sprzedać swoje mieszkania swoje domy w Wielkiej Brytanii i zmienić swoje życie na lepsze oczywiście jest taka Możliwość, dużo Polaków tak zrobiło i zyskało wcześniej, bo wcześniej te nieruchomości było, były napompowane mocno, kosztowały znacznie, było łatwo sprzedać drogo nieruchomość. Teraz drogo nieruchomość jest bardzo drogo, trudno sprzedać w Wielkiej Brytanii, a fund brytyjski to już nie 6 zł, a 5,20, prawda? Więc dzisiaj za swoje nieruchomości Polacy w Wielkiej Brytanii w porównaniu do spadku wartości funta z 6 zł na 5 zł i cen nieruchomości mniej więcej o 20-30% dostaną o te 40% mniej w stosunku do tego co mogli dostać wcześniej przed podwyższaniem oprocentowania i przed zawaleniem się funta brytyjskiego z 6 zł na 5 zł, no, ale wielu ludzi to wykorzystało, bo czytało dobry ruch COUK przez 10 lat i wiedziało, że takie czasy nadchodzą. Tak więc wszystkim gratuluję, jeżeli się tak e, zarobili, jeżeli tak e, się ogłowili i dzięki temu właściwie mają załatwione piękne życie do końca swego życia, jeżeli tego wszystkiego nie przedyndają, prawda? E, ale czy jest dalej taka możliwość, aby tysiące rodzin w Wielkiej Brytanii mogło e, sprzedać swoje domy, powiedzmy za 400 tysięcy funtów i wymienić e, funty brytyjskie na polskie złotówki po kursie 8 złotych i zainkasować 2,4 miliona złotych, i dzięki temu zakupić sobie te przysłowiowe 10 apartamentów w Polsce i żyć sobie e, nurkując, oglądając rybki e, na Majorce, e, czy tam e, na Cyprze, czy na Malcie, czy jakimś innym pięknym miejscu, które sobie e, wymarzą. Oczywiście jest to możliwe, tylko problem jest w tym, że nie dość, że 2-3 lata temu można było zainkasować, prawda, w, 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 wtedy gdy fund doszedł do 6 zł, można było zainkasować po, po sprzedaży swojej nieruchomości bardzo dużo pieniędzy. No ale wtedy te nieruchomości w Polsce były tańsze, prawda? Dzisiaj te nieruchomości w Polsce są droższe. Pomijając to, że nieruchomości już dawno by się zawaliły bardzo mocno, gdyby nie były pompowane tak znacząco kredytem, kredytem, bezpiecznym kredytem, dopłatami, wakacjami i wszystkim naokoło, to ceny nieruchomości w Polsce już da dawno by się zawaliły. One się zawalają. Dawno można już negocjować bardzo mocno ceny nieruchomości w Polsce, no ale byłoby można je negocjować jeszcze mocniej, gdyby nie ta popka, która niszczy polskiego złotego. Ale dzisiaj nie o, dzisiaj nie o polskim złotym. Dzisiaj dosłownie tylko i wyłącznie o funcie brytyjskim. I czy Polacy w Wielkiej Brytanii mogą oczekiwać, aby funt brytyjski kosztował 8 zł i ceny nieruchomości były wysokie, tak żeby je yy, sprzedać? Ale zanim o tym wszystkim opowiem, oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube. Bardzo proszę o subskrypcję każdego. To zabierze sekundami mi naprawdę pomoże. Oczywiście, zapraszam do subskrybowania mojego angielskojęzycznego kanału. Link podany jest w opisie. Bardzo proszę o subskrypcję, bo YouTube nie będzie wybijał nawet najlepszych filmów, najlepiej zrobionych na angielski YouTube, jeżeli sam kanał nie będzie miał około 1000-1500 do, do 2500 subskrypcji. Tyle tych subskrypcji potrzebuję, aby opacało się tam wrzucać swoje produkcje angielskojęzyczne. Dziękuję za to ślicznie. I oczywiście, zapraszam do subskrybowania yy, płatnie mojego kanału. Do wykupienia subskrypcji, czy też po polsku, bo za granicą jest wy wykup, czy też subskrybuj A W Polsce jest guzik wesprzy na YouTube, prawda? I będzie można mieć dostęp do mojej, Do mojego update'u, mojej książki czytanej przeze mnie. Nie jest to dostęp do książki w twardej kopii ani w PDF-ie, tylko przeze mnie czytanej. Jak na razie pojawiły się trzy części. Części będzie około 10, 13, a nawet 15 razem z ćwiczeniami. Przechodzę dalej, oczywiście, zanim przejdę dalej, mój ukochany łyk kawy no i jedziemy, Szanowni Państwo. Czy fund może kosztować 8 zł? Oczywiście, że może kosztować 8 zł. Jak najbardziej, jeżeli w Polsce nagmatwamy. Ale jeżeli będzie kosztował 8 zł, w danym momencie jest znacznie inna sytuacja aniżeli wcześniej, prawda? Bo mimo to, że będzie kosztował 8 zł. To yy, ceny nieruchomości są pompowane w Polsce przez bezpieczny kredyt. Ceny nieruchomości są pompowane w Polsce poprzez y, dopłaty y, tam na trzecie dziecko do y, tam jeszcze tych dopłat do zakupu nieruchomości to chyba już jest z pięć. To jest jedna wielka pompka cen nieruchomości. Te ceny są nierealne już dawno, prawda? Te, te ceny są trzy razy za wysokie właściwie do zarobków Polaków, czy dwa razy za wysokie do zarobków Polaków. To są po prostu ceny nierealne, nie mające związku z rzeczywistością. One by nie były tak wysokie, prawda? ze względu na to, że, no, by nie były tak pompowane, ludzie po prostu by budowali taniej, koniec kropka, te materiały by nie były tak drogie, koniec kropka, wmawia się Polakom, że, a, że te materiały byłyby tak drogie, czy też, yy, no, yy, robocizna byłaby yy, droga, no, po prostu to tak nie jest, bo, 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 robocizna jest droga, bo ludzie za nią płacą, jakby przestali za nią płacić, no to by była tańsza, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że na budowie teraz się bardzo dobrze zarabia, prawda? Yy, bo I ogólnie się zarabia dobrze w wykończeniówkach i tak dalej, bo kiedyś ludzie sobie robili sami, a dzisiaj ludzie mają lewe ręce i nawet kranu nie umieją zmienić, czy tam wymienić, wiecie, ubikacji. No, mają dwie lewe ręce dzisiaj ludzie, prawda? No, ale pomijając to, yy, mimo to, że ten fund będzie kosztował 8 zł, yy, to nie, że może kosztować 8 zł, w przypadku, gdy polska gospodarka będzie miała problemy, czy 7 zł, to nie oznacza, że ty sprzedawca, dasz swoją nieruchomość drogo, prawda? Więc generalnie wcześniej można, bo ja o tym pisałem od 2015 roku, 2014 na, na, na Dobry Ruch UK o takich wygibasach, to i wtedy było można rzeczywiście na tym bardzo dużo zarobić, bo A, nieruchomość było można w Wielkiej Brytanii sprzedać bardzo drogo, B, była taka sytuacja, że nieruchomości w Polsce były bardzo tanie, prawda? A dzisiaj nieruchomości w Polsce, bo są pompowane, to są bardzo drogie, prawda? Oczywiście one by, powinny być bardzo tanie, ze względu na to, że Polska jest z depopulacji, no ale są bardzo drogie nadal, bo są pompowane sztucznie poprzez, nie wiem, 10 rodzajów dopłat do, do kredytów, do rat kredytów, do procentowań kredytów, do wpłat na kredyty, do tam equity, do tego, do tamtego, do kapitału, prawda? To jest to jest, to jest jedna wielka pompka, właściwie, co psuje mocno rynek. Plus do tego, bardzo dużo do nas przyjeżdża ludzi do pracy, prawda? Jest to, jest, jest to zadziwiające, po co właściwie ci ludzie przyjeżdżają do tej pracy. Ze względu na to, że ze względu na to, szanowni Państwo, że ze względu na to, że jest taka sytuacja, iż. No podobno do nas przyjechało milion Ukraińców i ja nie wiem, po co rynkowy jeszcze więcej pracowników, bo mówimy, że nam za mało pracowników było, prawda? No to jeżeli przyjechało milion Ukraińców czy dwa miliony Ukraińców do Polski, no to ci ludzie przecież pracują. No to ja nie wiem, jak dużo nam tych pracowników. Jeżeli z mamy dwa miliony pracowników w Polsce, prawda? No to jest to dziwne, że jeszcze tych rąk do pracy bardzo dużo brakuje. Więc powstaje wielkie pytanie. Jak to by miało być w Polsce dalej, prawda? Jak się te nieruchomości zawalą odpowiednio do swojej wartości, no to jeżeli złotówka się zawali do 7 zł za funta i ty będziesz w stanie sprzedać drogo akurat swoją nieruchomość, bo akurat może masz drogą w Londynie czy jakimś tam Bristolu czy gdzie indziej, prawda? no to będzie można naprawdę dużo zyskać, bo o to chodzi, że nawet jeżeli sprzedasz taniej tą swoją nieruchomość w Wielkiej Brytanii, a fund się zawali chwilowo, na przykład tylko do 6 zł, tak, tylko do 6 zł, to nie oznacza, to nie oznacza, że to nie oznacza, że nie możesz zainkursować 2,5 miliona złotych, bo jeżeli sprzedasz swoją nieruchomość w Londynie za pół miliona funtów, tak, i Fund na przykład będzie za 6 zł, no to zainkasujesz 3 miliony. Za 3 miliony dalej w Polsce można kupić 10 kawalerek, prawda? Nieobciążonych kredytem. W, nie wiem, tam w różnych miastach. nie wiem, W Szczecinie, w Poznaniu, tam, może nawet we Wrocławiu, nie wiem. Różnie to bywa, prawda? One przychodzą, znikają, trzeba. E, trzeba kontrolować sytuację, prawda? Ja codziennie nie patrzę przecież na setki nieruchomości i nie porównuję ich codziennie we Wrocławie, poznaniu Gdańsku, czy tam w Warszawie, prawda? No ale generalnie jest taka możliwość, więc nie jest tak, że funt musi kosztować 8 zł i ty musisz drogo sprzedać swoją nieruchomość, tak? bo może akurat nie sprzedasz nieruchomości, która mogłaby być sprzedana za 700 tysięcy funtów, a sprzedasz ją za 500 tysięcy funtów, ale dalej to jest 500 tysięcy funtów. I co z tego, że funt nie będzie po 8 zł? A zaraz powiem, dlaczego może nigdy nie być po 8 zł, a będzie po 5 zł, no to za 500 tysięcy sprzedaż, no to za 5 razy 5 to jest 2,5 miliona zł. I za 2,5 miliona zł dalej można kupić 10 kawalerek w Polsce, prawda? Dalej, no pobijając, dlaczego, dla, dlaczego fund brytyjski nie miałby nigdy już kosztować 8 zł? Musimy zrozumieć taką jedną podstawową rzecz. Proszę zobaczyć, tutaj jest wykres złota do funta brytyjskiego, tak? SAU GBP, tak? Czyli fund brytyjski do złota. Szanowni Państwo, Wielka Brytania w danym momencie jest na skraju naprawdę bardzo poważnych problemów. I proszę zobaczyć, tutaj mamy, tutaj zaznaczam kółeczkiem właśnie rok 2000 2000, y, 2000 tam 2007, 607 przepraszam, ciekawy 2006 siódmy i co z tym rokiem? I co z tym rokiem, szanowni państwo? 2006 siódmy rok oznacza zawalenie wtedy funta brytyjskiego do 4 zł i wtedy bardzo dużo Polaków zaczęło przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, żeby budować tą Wielką Brytanię tam i y, y, tutaj nie wiem, Litwinów, tam Słowaków i tak dalej. Łotyszy i ta Wielka Brytania została zasiedlona, te puste mieszkania gnijące zostały przetransformowane przez Polaków w, no po prostu w siedliskach, w których było można żyć e, bo tam pracowali wynajmowali, potem kupowali remontowali i tak dalej tylko, że to było wszystko napędzane drukowanym pieniądzem dlatego w 2000, proszę zobaczyć w 2007-2006 roku złoto kosztowało 350 funtów za uncję 350 funtów za uncję. Następnie to złoto wybiło drastycznie. Proszę zobaczyć, złoto do 2010 roku podrożało, podrożało do, proszę zobaczyć tutaj, do tysiąca, do ponad tysiąca funtów za uncję, tak? Dosłownie, no ile? No, w kilka lat złoto, proszę zobaczyć, w kilka lat złoto podrożało do. 1100 lekko ponad 1100 funtów za uncję. Proszę sobie to wyobrazić. Dosłownie w 3-4 lata złoto podrożało 400-krotnie. Dlaczego tak się stało? Oprocentowanie Wielkiej Brytanii zostało obniżone do prawie zera. Dodatkowo drukowali bardzo dużo pieniędzy. No to jeżeli oprocentowanie obniżyli do zera, drukowali bardzo dużo pieniędzy, to znaczy, że funt zaczął się zawalać. Tak, funt się zawalił przez od roku 2007, prawda? Potem to się jakoś tam wyklaryfikowało, no ale znowu złoto, jak widzimy, wybiło i teraz do 1530 funtów. No ale przed chwilą złoto kosztowało 1600 funtów e, za uncję. Ten wykres pokazuje e, sytuację e, w Wielkiej Brytanii i jak funt brytyjski traci totalnie na wartości w świecie. Na świecie, tak? Czyli. Wiecie, ludzie to wiedzą, tak? Złoto jest jedną ze składowych ich portfolio. Ludzie to wiedzą, że tak się dzieje. I o co chodzi? Gdyby teraz, jest w Wielkiej Brytanii teraz sytuacja, i gdyby teraz, teraz mają dopiero oprocentowanie 5,5 od kilku dni w Wielkiej Brytanii i te oprocentowanie, które ma się od 5,5% 5 ,5%, od 5,25% od kilku dni, i tam wszystko trzeszczy w posadach. Co to oznacza, że no, żeby ten funt nabierał do złota i do innych walut, prawda? Bo przecież funt brytyjski zawala się do wszystkich walut świata prawie. Musimy to zrozumieć, tak? Do wszystkich walut świata, bo nawet jak się mocno nie zawala do tych walut, no to w, ta w tamtych krajach zarabia się coraz więcej tej waluty ich własnej, a funt brytyjski mniej więcej dalej jest na tym samym poziomie, czyli za funta brytyjskiego, prawda? 10 lat temu. Czy tam 15 lat temu mogłeś kupić 3 razy więcej w danym kraju? Bo teraz to kosztuje tam 3 razy więcej w stosunku do funta, bo po prostu zarabia się więcej, i są ceny wyższe, czyli funt nie nabiera do wartości. Czyli, czyli yy, yy, yy jest troszeczkę takich ze złotem. Kiedyś za, kiedyś za 300 funtów mogłeś kupić 15 lat temu, mogłeś kupić jedną uncję złota, czy tam za 350, a dzisiaj, yy, żeby kupić jedną uncję złota, musisz wydać 1530 funtów, tak? Czyli musisz wydać pięć razy więcej, tak? Czyli kiedyś Brytyjczyk mógł sobie pojechać na wakacje i go wszystko kosztowało pięć razy mniej niż dzisiaj. Powiedzmy, prawda? Na przykład daję ten przykład tej Tajlandii ciągle, czy też innych takich krajów, tak? 5 razy, czyli pięć razy mniej musiał pracować, a teraz to się po prostu skończyło i tu widzimy to na tej cenie złota. I o co chodzi, że, że Wielka Brytania ma taki problem, że co, że widzicie, no mają to wysokie oprocentowanie i to wysokie oprocentowanie będzie oznaczało, że ewentualnie to złoto może trochę spadać do funta brytyjskiego, bo teoretycznie więcej się opłaca trzymać te funty brytyjskie na koncie, ale to jest dopiero 5% od kilku dni i muszą przestać drukować. Więc i, i co, przestaną drukować, no dobrze, to ten funt brytyjski się umocni do tego złota, no ale Wielka Brytania nie może przestać drukować, i Wielka Brytania nie może mieć przestać tanich kredytów, bo Wielka Brytania. Wiel gospodarka Wielkiej Brytanii jest tworzona przez kredyt, przez drukarkę. Tak, więc yy, ten fund musi się, szanowni państwo, zawalać w stosunku do złota. Musi. Musi. No, bo Wielka Brytania, gospodarka Wielkiej Brytanii polega na tym, że mają kreacja kredytu. I drukowanie, kreacja kredytu, drukowanie, ale teraz wyszli z Unii Europejskiej i nie mają kogo wpychać tych papierków. Rozumiemy to? Oczywiście mogą się przetransformować w inną gospodarkę. O tym co mówię, że może być ta tranzycja. M może być ta tranzycja. Jak im się uda, to życzę im wszystkiego najlepszego, no ale ja tego nie widzę. W Wielkiej Brytanii wszędzie trzeszczy że oni chcą z powrotem do Unii Europejskiej, ale oni nie wejdą z powrotem do Unii Europejskiej, bo oni muszą najpierw przetestować, no bo tylko głupek by to zrobił, najpierw trzeba sprawdzić, czy mogą być poza Unią Europejską, tak? Najpierw będą próbowali przetestować, czy są w stanie przez 10 lat przetransformować swoją gospodarkę. Jak przetransformują, dobrze, no to we nie wejdą do Unii Europejskiej, tylko będą się tam śmiać i tam będą się nabijać za Europejczyków, ha, 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 wyszło nam, prawda? No ale jak im nie wyjdzie... No to wtedy będą, no my to chcemy, prawda, ale na naszych zasadach, i to będzie, będzie taka, wiecie, taka narracja, prawda? Dobra, że wejdą do Unii, no ale wiecie, no ale to będzie dopiero za 15 lat. Tylko widzimy, no ja nie wiem, jak to mają Brytyjczycy zrobić, czyli fund dalej będzie się zawalał do wszystkich innych walut, chyba, że inne wszystkie waluty też się będą drukować, chyba, że inne wszystkie waluty będą miały niskie oprocentowanie, wiecie, typu coś w Polsce, typu będą rozdawać bezpieczne kredyty w, w kraju, w którym 15% to jest inflacja, prawda? Wiecie, no złoto zawala się do wszystkich, fund brytyjski obecnie zawala się do wszystkiego. Fund brytyjski zawala się do cen nieruchomości w Polsce, fund brytyjski zawala się do yy, cen złota, Fund brytyjski zawala się do cen srebra Fund brytyjski zawala się do wszystkich walut świata W większości, prawda Lub zarobków w tych krajach Tak Fund brytyjski e Wiecie, no do, Nie ma wartości O tak wam powiem, po prostu to nie ma wartości To jest tylko papierek wymienialny Po to, żeby się chwilowo wymienić Żeby dostać wypłatę i za to coś kupić Prawda Więc e no, musimy zrozumieć, że za, że za 10 lat Wielka Brytania. Słuchajcie, jeżeli. Wielka Brytania może yy, być w gorszej sytuacji niż obecne Włochy. Prawda? W gorszej sytuacji niż obecny w Ochu. Proszę zobaczyć na rezerwy walutowe. Proszę zobaczyć na rezerwy walutowe na świecie złota, prawda? Rezerwy walutowe na świecie złota, na przykład Stany Zjednoczone tego złota mają aż 8133 tony. Niemcy mają niesamowite rezerwy złota, 3353 tony, a wiecie gdzie jest? Gdzie jest Polska? Gdzie jest Polska? Gdzie jest Polska? Wielka Brytania. Polska ma 277. Podobno mamy już prawie 300 ton tego złota, bo tam dokupujemy to złoto, ale Polska ma dopiero 277 ton złota. E, podobno, wiecie, bo biedna Hiszpania ma 282 tony. No i Wielka Brytania ma tylko 310 ton złota. Proszę zrozumieć, tak? Wiadomo, że to złoto się tam u nich wymienia, by tego złota jest tam dużo w tej Wielkiej Brytanii, ale to złoto nie należy do nich. Przepraszam, wezmę już kawy. No, i co w związku z tym wszystkim? Proszę zrozumieć, że wszystkie kraje na świecie zwiększają zasoby złota. Proszę zrozumieć, że, że Niemcy mają gigantyczną ilość złota. Proszę zrozumieć, że Szwajcarzy mają 1040 ton złota. Popatrzmy, nawet proszę zobaczyć, Włosi mają 2452 tony złota Francuzi mają 2437 ton złota proszę zrozumieć to Polska ma bardzo mało złota biedna Portugalia ma 383 tony yy, yy, Turcja w zapaści ma 440 ton yy, Holandia 20 milionowa czyli dwa razy mniejsza ma 612 ton czyli Hol Holendrzy per capita mają cztery razy więcej na głowę złota yy, niż Polacy mimo to, że zwiększamy zwiększamy to nasz złota, to my tego złota mamy bardzo mało. Mamy bardzo mało, naprawdę mamy bardzo mało ze względu na to, że wiecie, no Holandia ma 4 razy więcej złota na głowę, prawda? Co tam, Portugalia, gdzie ma 10 milionów ludzi? To Portugalia ma 4, chyba 8 razy więcej by było na głowę niż Polska, bo mają, no, mają strasznie dużo te, tego złota, prawda? 4, 5 czy 6 razy więcej niż Polacy, prawda? I o to chodzi, że to, nikt tego funta brytyjskiego nie chce, jeżeli widzą ludzie, że to złoto do tego funta brytyjskiego tak rośnie, prawda? Tak mocno rośnie złoto. Widzimy, no z 300, no to kto normalny by chciał trzymać miliard funtów yy, w funtach, prawda? Po co otrzymać miliard funtów w funtach, jeżeli ten miliard funtów yy, zawali się przez następne 15 lat pięciokrotnie do złota? No to ja wolałbym wymienić miliard funtów na miliard w złocie, prawda? I będę miał 5 razy więcej przez następne 10 lat czy 15 lat. Jeżeli Brytyjczycy będą szli tym torem, którym szli przez 13 lat, a jak nie będą szli tym torem, którzy szli przez 13 lat, to znaczy, że te ceny nieruchomości u nich muszą się zawalić nawet 50%, prawda? Musi tam dojść do y, totalnego wstrząsu przy tak wysokim oprocentowaniu w kraju, bo to jest kraj, który był y, kreowany kredytem i drukowaniem pieniędzy, ale to działało wtedy, gdy byli w Unii Europejskiej i mogli to wypowowywać, a teraz już tego nie mogą robić. Tak? Więc wiecie, no, funt po 8 złotych ok, W sytuacji, gdy Polska sobie zniszczy złotówkę i zniszczy sobie gospodarkę może będzie funt po 8 złotych. Ale wtedy nieruchomości y, też będą dwa razy droższe w tych złotówkach. Może w funtach one nie będą droższe, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W dolarach może nie będą droższe, i tak dalej, i tak dalej. Ale w złotówkach będą droższe, tak? To, wiecie, w złotówce. Zutówce będą droższe, ale w dolarze nie będą droższe w Polsce. Tak więc trzeba zrozumieć takie rzeczy, gdzie idziemy i gdzie jesteśmy. Pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube i obejrzenia tych dwóch filmów albo chociażby jednego, bo są to bardzo ważne informacje, które pojawiły się właśnie na ekrana Państwa monitorów lub telefonów. Pozdrawiam, do usłyszenia.